No i co ty robisz, nieudaczniku? Witam! Przepraszam panią, ale pani nie stoi tak! Wszystko w porządku! Mam dla... Jezu! O, czekaj! Chwila! Mam na to rozwiązanie! Boże, laborant! Pani medyczkę trzeba do szpitala! Do szpitala trzeba! Aha. Nie wejdziesz z nią. Chodźmy do szpitala, chodźmy! Proszę pana, czy pan pomoże koleżance? On śpi. Ja ale śpi na służbie. Co teraz, co teraz, co teraz? Chwila, muszę wyjąć moją kaburę. Pomóż jej, bo ja nie umiem. Nie no, nie będziemy jej męczyć chyba, co? Dobijmy po prostu. Trzeba dobić. Żegnaj. Dobra, nie wiem, jak się czuję. No i klasa, dobra, idziemy do kasyna. Jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Witam, witam. Dobra, 40 tysięcy w kolor, 30. Dobra, chodźmy. Dobra, ile mam kasy? Nie zmieniło mi się stan konta od wczoraj. 150. Dobra, 70. Jak tam idzie, kręconko? Ja, właśnie, że pana to jest problem. Mhm. Ile to kosztuje ty takie czaczki? Pan co 1000 żetonów, ale pan, ja nie wiem, czy pan z panem reumatyzmem może ten, to koło da radę. Pan da 1000 żetonów, to ja może po prostu zakręcę za pana. Ja, żebym ja miał 1000 żetonów, proszę pana. A ile ma ja pan? Mam dokładnie. Ile renty jest? 418. Euro. Trzeba pomnożyć w takim razie. Tak, ja właśnie pomnażałem na tych na twoje jedzenie bandytach, ty wie, pan, ty nie. No to nie. Labo, choć w kolor trzeba dać. Dobra. Czerwony czy czarny? Czerwony, musi być czerwony, widzowie, musi. O, dzień dobry pani, dzień dobry. Czarny, widzowie, czarny, nie, bo ja nie lubię dawać w czarny. Będzie czerwony, jak będzie czarne, to mi oddajesz diatę 100k. Nie mam. No to miej, weź kredyt. Najwi, gratuluję, masz bana. Ja się urodziłem z hazardem w rękach. Tak, to co będzie następne? Jeszcze raz czarne będzie. Jak będzie czarne, no, to się załamie. I co, boli cię, prawda, co? A mówiłem ci? A co teraz będzie? Teraz będzie czerwone. Daj czarne i już podziękuję. Okej. I teraz dia? Chyba teraz będzie czerwone. Czarne. Ja chciałam, że teraz czarne. Raj się dalej, ja zaraz przyjdę. Kurwa, grillu gafrona, to ja jest to! Daję. Dobra, weszło. Nienawidzę tego kurwa zajebanego kasyna w b***e. Mówiłem czarne, ale wcześniej mówiłem czerwone i siadło. No i widzisz? A mi stary, ja odwróciłem Ciebie... Erwin Knuckles, halo? Ale nie zdarzy. Witam. Ralf, hitpam. Dzwonię z firmy Flash, mówisz i masz. Byliśmy umówieni do pana tutaj na audyt energetyczny. Mamy na dzisiaj. Zabrać pieniądze za ochronę. Już chwila. Państwo poczekają chwilę, dobrze? Państwo chwilę poczekają. O, to chyba ten pan, on jest właścicielem, tak? To tak, dostaliśmy informację. Bramą jest. Państwo chwileczkę poczekają, dobrze? Ja muszę tutaj z właścicielem nieruchomości się porozumieć. No dobrze, kurwa mać, coś jakaś kontrola. Kto czegoś nie zrobił? Już tłumaczę, o co chodzi. Musimy wejść do środka i sprawdzić napięcie w waszych gniazdkach, czy wszystko się zgadza. Jeżeli wszystko będzie okej, wypisujemy specjalny dokument i podbijamy pieczątkę. Dobra, ja mam jeszcze pytanie, mogę mieć? Tak, no to rzeczywiście. Czy się napijemy? No, proszę pani, z całym szacunkiem, my jesteśmy profesjonalną firmą. Budeczka tylko przed robotem. No, chwila, szanowni państwo. Robocie, słyszysz? Pozwolą państwo na sekundkę, my tutaj... Narada! Zabramy. Ja, tylko jeszcze pytanie, jaki jest mój koszt tego? Brak kosztów, to jest bezwzględne. To dobrze. Dobra, słuchaj. Słuchaj. Słuchajcie. Ale jak za darmo? Słuchajcie. Widzieliście? Widzieliście pewien kolor u dwóch panów? No, też mam inny kolor. Chowajcie pieniądze z szafek. I ich wpuszczamy. O, chyba, to trzeba im na ręce patrzeć w takim razie. A macie rowery? No, słuchajcie, robimy tak. A przy***ć ci zaraz? Robimy tak. Słuchaj, ten jeden ma taki głos, kojarzycie? Wiecie kto to jest tak naprawdę? Wiecie kto to jest? Kto? Nie słyszycie kto to jest? To jest ten p***lony goblin z banku Gringota. To jest ta p***lona wsza z banku Gringota. To jest taka
Pana złotówa, wiesz o co chodzi? Załapię trochę. Ten kur... lider to jest ten gnom z banku Gringota, słuchaj. Co jest? Oni mówią, że za darmo, a będzie trzeba zapłacić. Jak przyjdzie moment jak będą zapłaty, chcieli płacić, jak przyjdzie moment zapłaty... Nie. I mówimy, że się nam jak przyjdzie moment zapłaty, przebieramy się za dementorów i ich przepędzamy do banku Gringota i ja mam w to wyjebane. Zapraszamy, zapraszamy oczywiście, zapraszamy. A państwo mają jakieś identyfikatory, coś? To zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Na dole. Zapraszamy, zapraszamy, proszę przejechać. Pana prąd pier... Pan tak jąka? Najpierw byśmy chcieli dowiedzieć się, czy państwo nie są na przykład... Pan Bartolomeo pracował kiedyś w banku jakimś? Nikt albo Boiler, albo ktoś pana, od 17 lat pracuję w branży Power and Water Supply, proszę pana. Pan Erwin Knuckles, dobrze mnie ma. Właściciel Billy, tak, właściciel. Dobrze, doskonale, doskonale się składa. Proszę pana, zacznijmy od początku. Tutaj okay. Tak, mój identyfikator oczywiście, proszę bardzo, dla pana. Teraz tak, tak wygląda dokument oczywiście, który będziemy tutaj wypełniać. Proszę spojrzeć, ja też mam kokokopię, mogę pokazać. Zawiadomienie, donos zrobią na nas. Pokaż. Kopia byś mi poprosił. Wypełnione, tak, kopia tego dla pana oczywiście można zachować. Jeżeli jest pan ciekawy moich kwalifikacji... Komendant Stanowej Straży Pożarnej San Andreas. Ja zapoznam się chwilkę, dobrze? Masz tutaj, a daj mi tam to. Stowarzyszenie Elektryków Stanów Zjednoczonych. Egzaminujący Andrew Cateliar. No i mamy ich... Nie. Caterpillar, okej, sorry. Nie. Bartolomeo Solar Panel. To jest założycielem firmy Caterpillar, CCCO, produkują kokoparki. Zaświadczenie ważne jest do dnia 6 czerwca 2034, który mamy rok? 2035. Ale zaświadczenie kwalifikacyjne E! Panowie, ty jesteś coś potrzebny, to nie mogę być 10 lat. Pan się majątkanie udzieliło z całym szacunkiem. Tak, bo 10 lat... Pokaż Speedo, co dostałeś. Przepraszam? Czemu? Nie. Pokaż? Nie mów tak, dobra, to pokaż, co ty miałeś. Możemy wejść do środka. Chwila, bo czytam zawiadomienie. Na podstawie prawa budowlanego zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji PV. Uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń brzegu. Czy ja mogę fotowoltaikę w cenie mieć? W sensie za darmo? No właśnie, no i tutaj jest nasza oferta dodatkowa. Poza mieliśmy tym, jednego że tworzymy oczywiście sprawozdanie. Mamy najlepszych specjalistów w mieście. Ground Heat Pump, czyli najlepszy specjalista. W dziale pomp ciepła. Okej, okay. A boilerowy? Mamy również braci Jackson i Jason na boiler. Się znają na boilerach. Tak, oni oczywiście. Kserokopia planu. Co ważne, we współpracy z boilerami tworzymy najlepsze duo, mianowicie boiler, w którym woda ogrzewana jest solar panelem. To tak jakby moja córka wyszła za mąż. Przypomnijmy, ile razy Seba ci zablokował taką akcję. Zrób try, czy poznać pozytywnie. Proszę pana, a mógłbym poprosić, bo tutaj plakietko, jakiś dowód osobisty, albo by coś bym mógł, żeby wiedzieć. Dowodem osobistym Bartolomeo. No i teraz się zgadza. W 99 roku. To, a pan powiedział, że pan pracuje od 20 iluś lat w zawodzie. Zamiłowany solar. Dobra, chwila, muszę wyjąć kalkulator. Nie, to Erwin to jest casualowy Miras. Miras jakiś p***lony? Ty, ale to w takim razie on nie jest z tego banku. Doświadczenia, 5 lat w zawodzie, nie? No dobra, proszę pana, sytuacja jest taka. Czy wiedzą państwo, gdzie państwo w ogóle wchodzą? Ponieważ nie jest to zwykła willa, jest to willa tajnej organizacji. Z całym szacunkiem, dostałem rozporządzenie, przychodzę do pracy, odbieram zlecenie, jest napisane. Właściciel Erwin Knuckles, willa Clean Manor. Dobra, dokumenty otrzymaliśmy. Teraz mówisz k***o jak jest dzień dobry po hiszpańsku. Buenos dias. No i jesteś właśnie k***o wtyką w kartelu. Jest, oni są, słuchajcie, z kartelu pewnie. O, to k***o. Dobrze, teraz, nie, teraz Jason Boiler, czekaj, Jason Boiler teraz odpowie mi na pytanie, ale nie ma kurwa podpowiedzi, iloma maksymalnie watami
można ładować najnowszego iPhone'a 15 Pro Max. Proszę bardzo. To są nasi praktykanci, no banda i ty. Dostaliśmy dwunastoma! On nigdy nie zarobił na taki telefon, no. Panie Bartolomeo, zechce pan poprawić może kolegę? Akurat jakbym mógł pana tutaj przerwać, ale lewy zgodnie z najnowszymi testami, najnowsza ładowarka 25 GB jest w stanie przekazać do najnowszego iPhone'a 15 Pro Max. No Ralph, widać, że się trochę zna, no dobra, faktycznie. No dobra, chodźmy w takim razie. Poprowadzę państwa, pokażę państwu, gdzie są instalacje. No pewnie. Chodźmy. Dobrze, panie Knuckles, na początek chcielibyśmy sprawdzić kuchnię. Tak. Kuchnię. Tak się składa, że w kuchni ja bardzo często byłem, użytkowałem. Rozumiem. Akurat z kuchnią bym uważał, że kolega burgery robi. Tylko teraz tak, bo państwo jeszcze nie mają z nami umowy. Tutaj proszę parawanem, parawan rozłożyć. Bas, rozłóż sobie parawan. Ta część będzie odblokowana dopiero w drugiej części. Zapraszam, zapraszam. No dobrze, koledze, on robi burgery. Oto kuchnia. Mamy tutaj naszego szefa. Niestety nie jest w stanie wywąchać, czy potrawa już jest dobrze ugotowana. Proszę bardzo. Dobrze, świetnie się składa. Ja proszę uważać. Dobrze, Hitman, wyciągaj. Mogę proszę, ten. Sprawdzaj. Laborant, co dzisiaj na patelni? Burgerki. Burgerki. Mhm. Już smażę bułeczki, już zaraz kiemczyczki. Dobrze, pozwolę się podłączyć do tego gniazdka, dobrze? Proszę bardzo, najproszę bardzo, bardzo proszę. 15 amperów. Dobrze. Dobrze, czy państwo macie piekarnik? Ja mam pytanie, proszę pana. Tak, proszę. Sytuacja jest taka, z moją mikrofalówką. Moja mikrofalówka, chciałbym ugotować w niej burgera, takiego gotowca w kwadratowym pudełku. Na ile wat powinienem go ustawić? Volt, wat, volt? Proszę pana, pierwsza sprawa, nie volt, tylko wat, to na pewno. Kolejna sprawa, to zależy w jakim pudełku. Przede wszystkim jak wkładamy w żadnym pazłotku, sreberku, niczym takim, bo to może się źle skończyć. Najlepiej polecam burgerka włożyć na talerzyk niemalowany, jakiś zwyczajny talerzyk, biały na przykład, polewany. Nie, proszę pana, takie myślę 850. Kolega widzi się wczuwa. 850. Dwa, może tam minut grozić szansę Zapraszamy dalej, bo ja mam taki problem z komputerem. Chodźmy. Już wymieniamy, prawda, pytaniami. Proszę, no. Używał pan kiedyś piekarnika? Was tak się składa, że używałem. O proszę. Dobra, zapraszam. Jak? Sukcesywnie wyszło? Wyszło sukcesywnie, sukcesywnie. Nie, no świetnie. Laborant, podaj państwu proszę do stołu tutaj. Widzę, że wyszła tutaj jeszcze przygotowana. Proszę parawan, jakby troszeczkę można było tutaj. Tak. Proszę, proszę, zapraszam. Sprawdzić też chociaż jedną z sypialni, żeby... To zaraz właśnie miałem tutaj, proszę, proszę. Dobrze, tutaj wszystko tak naprawdę... O, proszę, to może Albert tutaj ty poprowadzisz państwa. Chodźcie, chłopaki, jest jedna sypialnia. Która się odróżnia, panowie, od tych... O, to nasz kucharz, tutaj obraz, o proszę jest, bardzo, obraz jest, kucharza. Piękny, tutaj kanapy, no tak, naprawdę, tak, tak. Powiem państwu miękkie. Szczerze, że za pensję tutaj, prawda, elektryka, to takiego czegoś nie... Chodźcie, panowie, pan jeden się zgubił, który wie o iPhone'ach. Jeden na dół, z dołu, zapraszamy. Na dole jest, tak. Zapraszam. Pokażę kawałek historii najpierw. Mogę do niego zgłosić, nie ma problemu. Panowie, widzicie, a nie, jak tam stoi, to okej. Widzicie, który? Widzicie tego gościa w środku? Wrócił i wyjechał. Tak? Smutna żaba. Wow. Co się dzieje? Ja spadł. Dobrze, nie masz jednego. Chodźcie panowie, sypialnie wam chodźmy, dam jedną. Jest jedna sypialnia, w której jest ciągłe napięcie. Chodźmy.
Ciągłe natężenie prądu, bym powiedział. No i tutaj jest problem, proszę pana, czasami... Tutaj, no ale widzę, jakie łóżko? No nie, trzy monitory. Pana czasami mi blue screenuje chyba od napięcia, proszę jakby sprawdzić może. No dobrze, no już sprawdzam te kontakty, o, panowie, powiem wam mam historię z tym miejscem, w tym łóżku, przebrany za policjanta, ktoś, Albert? Udawałem... O ty! Pytał ktoś o tą historię? Dlaczego likujesz NDA-kę? NDA? Przebierałem za Grzeszka Montanę. NDA likujesz, czy co? Żebyś był dobrze. Ale likujesz NDA, czy co? Co likuję, co likuję? O Boże, utknąłem pana. O mój Boże! O mój Boże, odetknij! Utknąłem, chyba trzeba on utknął. Pomóc. Odetknij go, odetknij. Ciągnij, ciągnij! Zepnie mnie pan z tego biurka. Proszę, jeszcze... No. Weź mnie, Albert, pomóż mi, proszę, pomóż mi! Jak rzepę! Boże, ja ciągnę. Jakie to biurko jest małe, ciągnijcie! Jeszcze trochę, na pewno się uda! Okej, Boże, przepraszam najmocniej, nie spodziewałem się, że mi się ostatnimi laty tak przytyło. Spokojnie, proszę nie przejmować, mamy naprawdę znajome biodra, wie pan? Pan chyba, ta sama siłownia... Proszę, gdzie? Mówię, po tym co widzę, na planach naszego budynku, który dostarczył nam urząd miasta, proszę pana, macie skrzynkę z bezpiecznikami w garażu na poziomie minus jeden. W sensie, że niżej gdzieś to powinno być, tu tak po rysunku patrzę. Musimy tam przejść i sprawdzić przypadkiem, czy nie ma awarii w skrzynce bezpieczników. Jeżeli piwnicy, tak, jest, jest wysokie ryzyko, proszę pana, że te bezpieczniki mogą wywalać i dostarczać niewystarczające napięcie do sypialni. Z tego powodu, że wiązka, która prowadzi tutaj, jest zbyt długa i przewody mogą nie wystarczać. Wydaje mi się, jest jedna sprawa, panie elektryku. Rozwiązaniem byłoby raz, albo wzmocnić samą puszkę, albo kuć całe ściany i kable nowe dawać. No w ogóle nie, no, nie chcemy tutaj dodatkowych kosztów. Chwilę my się naradzimy, dobrze? Naradzimy się. Państwo tutaj mogą sobie na chwilę poczekać, dobrze? Na pewno. Dobra, słuchajcie. Narada! Słuchajcie, mam pomysł. Podpiszemy z nimi NDA-kę. Dam im NDA-kę, że cokolwiek się stanie w piwnicy, zostaje w piwnicy, jeżeli wyniosą to poza piwnicą, to podpisują to krwią i ryzykują śmiercią. Okej. Okay. Mocne, co? Bartolomeo idzie. Dobra, idę rozporządzić NDA-kę. Chodź, ktoś ze mną, do drukarni. Szanowni państwo, sytuacja jest następująca. Sytuacja jest następująca, szanowni państwo. A chwila, gdzie ku... Nie, bez wulgaryzmu, w całym szacunku. Cholera jasna, bo tyla noga, kur zapiał. Kur zapiał, dużo lepiej. Sytuacja jest następująca, szanowni państwo. Piwnica jest częścią bardzo dla nas wilgotną, nie? Wrażliwą. Wilgotną i tam woda. I teraz sytuacja jest taka. Będziemy musieli sporządzić umowy NDA. Non-disclosure agreement. Nie stójmy tak tutaj na tym. Proszę. Usiądźmy do stołu. Będziemy musieli sporządzić NDA, czyli umowę poufności. Słuchajcie, ja oraz moi praktykanci sprawdzimy wasz boiler aktualny oraz oczywiście tą skrzynkę bezpieczników. Za ten czas panem właścicielem zostawię mojego człowieka, pana Heat Pumpek. Tam w ogóle o czym chcesz tutaj sytuacja porozmawiać? Jest taka, o kurde. A, proszę. Oczywiście, proszę. Z całym szacunkiem. Heat Pump, zaczynaj. Heat Pump? Ja bym tak może na wstępie się zapytał. Proszę bardzo. I mniej więcej użytkuję ten lokal. To tak na oko. Jeszcze raz chwilę, jeszcze raz proszę zadać pytanie. Ile osób użytkuje lokal? Około 24, jakby tak wszyscy na siłę byli razem. To dobrze, a czy korzystacie z niego intensywnie w zimę podczas opadów śniegu? No to się dopiero okaże, tak naprawdę mamy go kilka miesięcy, zima dopiero nadchodzi, prawda? To ja mogę zaproponować taki układ, że w lato byście nie musieli w ogóle praktycznie płacić za prąd w związku z posiadaniem pompy ciepła, bo otrzymywalibyście ciepło z powietrza.
na zasadzie kondensacji. Moglibyśmy zredukować koszty ogrzewania aż o... Tutaj dobrze, to możemy tutaj... Hitbomb, zostań z panem Knucklesem, a ja z praktykantami pójdę zajrzeć coś z boilerem. Hitbomb, zajmij tutaj pan. Chwila, najpierw musimy sporządzić umowę NDA. Musimy sporządzić umowę, ja na szybko spiszę, dobrze? Ja na szybko spiszę umowę. No dobra, dobra. Dobra, wysyłam w takim razie. Proszę mnie, ty mnie... Proszę o jakiś numer telefonu albo coś. Prosiłbym o podpisanie. Podpisanie pan oraz pańscy pracownicy. Brakuje jednego. Oraz Ralfem Hitbombem oznajmiaj, iż wszystko to zobaczy w piwnicy i ogólnie na poziomie minus 1 stanie willi. No oczywiście, może panna, to jest tajemnica zawodowa, no z całym szacunkiem. No wiem, Mizzi. Już podpisuję oczywiście. Dobra. Szanowni państwo, zapraszam, ale trzeba NDA podpisać. Zapraszam bliżej. Jasne, proszę, proszę, NDA do podpisania. Pan im prześle dalej, proszę, żeby każdy podpisał tutaj rysikiem na telefonie, jakby można było podpisać. Tak, oczywiście. Pan poda reszcie tutaj, proszę, proszę. Zapraszam ich tutaj do mnie. Idziemy z imienia do... Sprawdzę ich speedo od razu, czy podpisali. Panie Knuckles, oczywiście, podpisane NDA, proszę przekazywać tutaj do... Lewa, i do szefa z dokumencikami. Kolejeczka, ty! Fantastycznie. Do NDA podpisane. My już mamy, ja bym się to nie wpierdalał. Widzę wszystkie nazwiska, zapraszam w takim razie na dół. Dobrze, praktykanci, przygotować dokumenty oczywiście i narzędzia. Wchodzimy, to chodźmy, tutaj, tak? zapraszam. O, no tak, na planie budynku coś takiego widziałem. Kurwa, bezpieczniki. Są mróweczki. No! Cześć, zielony las. Dobrze. Boilery. Dobrze. No to proszę. Dobra, zaczekamy tylko za Hitbombem. No, tego brakowało. Proszę pana Hitbomba i proszę sobie działać. Boże, co tu robią krowy z całym szacunkiem. Proszę tutaj działać, proszę działać. My sobie tutaj poczekamy. Matko, jedna i Kontrolowane. Spokojnie. Chciałem kompa wyciągnąć, żeby im pokazać. Szefie, zwarcie tak? Tu jakieś poszło. Panowie, wy będziecie za to potrąceni, więc wiadomo. Iskrzy, popsuli. Jak mi chatę spalisz, to znajdę twój adres. Chodź, na koniec zrobimy jakiś skamienio, żeby nam zapłacili za straty. Za co? Za straty, oni nam normalnie. Dwa dobre. Wyciągamy klamę i mówimy tak. Musiałby ktoś wycenić te straty na szybko i będzie jazda. Za straty kasa i ci robi przelew typ. Na przykład 100 koła. O k***a, prądko k***a. To jest jakaś banda amatorów. Pana k***a. O k***a. A co on tam k***a robi po prawej? Pożyczę ten młotek. Co pan k***a? Dobra, ty to jest przecież ona jeszcze bardziej niż było! Nie, spokojnie. Co pan k***a? Bezpiecznik i wszystko będzie do dobrze. To w takim razie trzeba jakąś fakturę my na pana tu nabijemy. No, spokojnie. Kto k***a otworzył ten, no ja p***olę otwarte są, to zamykamy teraz, będzie słychać k***a, że coś zamykamy. Dzwonimy na infolinię. Ludzka, dobra, poszedł sobie. Gdzie on k***a wszedł? Pilnować, każdy musi sobie przypisać jednego do pilnowania. Ja p***dolę, stają nam k***a! Dobra, czekaj, idę ten... A to k***a? Ja p***le pootwierane jak... AS! Patrz. Patrz k***a. Ja p***le! Oni nam k***a dole tutaj! Batcave jest otwarty. Przypominam, Batcave jest k***a otwarty. Kto to k***a wbiegł? Fioletowy jakiś... To jest ksiajofon. A może to jest zamknięte, tylko ja widzę, że jest otwarte. Dobra, chłopiec k***a. Dobra, co robimy? Zawijamy go, nie? Ej, dobra, bo te drzwi u każdego działają inaczej. Jak dla mnie to nie otworzył przez chwilę. Plus jeden. Tak, dla mnie też. Dla mnie też, no. Ale dla niego chyba zamknięte. Dobra, ty jest jakiś k***a smoke! Ja super sobie radzi, obserwuję. Weź to k***a jakoś napraw, ty! Pali się! Napraw to k***a! Foyer mamy. Patrz, no dla mnie to jest... Ej, dobra. Jaki jest status wejścia do Batcave'u? Jak na moje to otwarte nosi. Jak dla mnie też! On to widzi. Mnie też, nie? Ale on to widzi. Ale on tego nie... Nie, no patrz, dla niego jest k***a
zamknięte, dla niego jest zamknięte, k***a. Ej, dobra, bo one są zamknięte, tylko u nas się otwierają. Trzeba ich stąd na chwilę wyprowadzić. Ja tam pójdę się do środka schował, no szybki podek, może co? Ej, w ogóle czarny jest na miejscu. Ej, dobra, tak zrobimy. Wyprowadźmy ich stąd na chwilę, na jakiś czas to przerwę zróbcie na kawę, ja tam pójdę się schować do środka. Dobra, tak zrobimy. Siebie, gdzie jest kabel do Riotek? Ty jesteś... Ja p***dolę, to się u mnie otwiera całkowicie, a! Dobra, słuchajcie, weźcie go i wyprowadźcie na kawę i ciastkę, ja tam pójdę się schować na dół. Panowie, przerwa papieroska, chodźcie, chodźcie, idzie do pali. Panie, kawka, herbatka będzie. Przerwa, wszystko ja p***dolę. Bo tam był zamontowany... Na 8 omów, a teraz jest zamontowany na 28. Teraz komputer nie będzie blue screenować. Ej, dobra, kurwa, co... Goni krowę! Teraz tu kurwa... Goni krowę, powtarzam! Kurwa... Potrzebna proca! Koń... Otwórz ja proca. Tu czułem jakiś kurwa znajomy zapach. Cześć, ja idę po klamę. Chodzi, on tam biegł za krową! Kto kurwa?! Bartolomeo! Bartolomeo! A mać, no mówię, nie wchodźcie tam! Ale on biegł przez zamkniętą bramę! No bo teraz u niego była otwarta, bo ta brama jest rozpalona, k***a! Zatrzymajcie go, zatrzymaj go, k***a! Zatrzymaj go, no! No k***a, shoot him! No co to k***a, w dziurze jest! Ja p***le, no. Postrzeliłem go! Ale kakaraka! Teraz jakoś trzeba wytłumaczyć, dobra. Wy go tu nawet puściliście, ja p***le! Cisza. Trzeba jedną wersję, którą mówimy pracownikom teraz, żeby on był strzał. Dobra, proszę piłka, willa jest zabezpieczona i wiesz. Ja te drzwi k***a zgłaszam do budowlańców, no k***a. Najpierw on nie widzi, my wszyscy widzimy, teraz ja nie widzę, on widzi. Dobra, p***a, opcja. Dobra, po prostu powiedzmy, tak, że system obronny willi zadziałał. Ej, i tyle, chłopaki, spalamy go w hucie, a jego kolegom mówimy, że on poszedł się przewietrzyć. Jaki hucie? Dobra, mam pomysł, dobra, to jest pod kontrolą. Najpierw chłopakom, dobra, z nim nie będzie problemu. Najpierw pytanie, co z innymi elektrywniczami. Oni... Chcę powiedzieć, że po robocie i zesłać. Mają NDA, nic nie zrobią. Dobra, powiemy, że Bartolomeo wyszedł górą. Ok, i że im dziękujemy. No, tak po prostu, no. I te drzwi są tak niedobane. Szanowni Państwo, zapraszam na górę, jak najbardziej, proszę tutaj. 582. Jakiś napiwek? Teraz napiwek dla państwa! No, przydałoby się, no, jesteśmy tylko praktykantami, to... Cooker półbanie na 22. Gdzie Zerwin? Na górze. Panie Siwy, tutaj trzeba by było poprawić te kinkiety, bo z nich bardzo mocno prąd strzela i może ta wieża ulegnąć po podpaleniu. Mam 39k. Co? A skrzynię z narzędziami zostawiłem w garażu. Dobra, Lincoln, pójdziesz po skrzynkę, zapraszam, nie, my zapraszamy tutaj, zapraszamy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Bartolomeo, mam dla Was smutną informację. Tak? Wydziedziczył Was. No, niestety. O. No. Powiedział tak, panowie, będę dla Was prywatnym elektrykiem, mówimy jak to, on mówi tak. Chuj w tego Ralfa, Jacksona nigdy nie lubiłem, a Jason to c***a. I to jego prywatna. Ciężko jest mi w ogóle jakby przekazywać te informacje do was, bo wiem, jak ogromny jest to ból prawdopodobnie dla was. Wie pan co? On tu tak naprawdę z nami nie pracował. Dobra, stan tego... Jak to? No, jego wysłali z tego całego Water and Power na kontrolę na naszej firmy. To ja jestem bo właścicielem tej firmy i to ja wszystkim rządzę tutaj. A on jest jako... No tak. Jako wtyka Ralf, z Water and Power. Bardzo ci dziękuję za te informacje. No okej, okay. Dlatego teraz chciałbym wam podziękować i jeżeli możesz, Speedo, proszę odprowadzić państwa na zewnątrz, dziękuję bardzo za kontrolę. Panie Erwin, jak ja bym tylko poprosić o podpis na dokumenta. Podpis? Oczywiście, jak najbardziej. A może w***ki trochę, szanowni państwo, jeszcze, proszę bardzo. Nie, Jacksonowi nie dawaj, kompletno stoi. Proszę bardzo. Dam panu 4 kopie i jakby mógł pan to podpisać i zwrócić mi 2 kopie, żebym mógł je dać do dokumentacji. Budynku. Bardzo bym prosił. Proszę, tutaj dokumenty panu przekazuję. Dobrze, i dwie kopie są dla pana i 2 kopie ja ze sobą za zabieram. Dobra, czyli 4 łącznie były 3. Dobra, dzięki. Pamiętajcie, że na koniec dnia... Speedo, pozajmij się tutaj państwem. Idę! Adres każdego z was. O kurwa, fajne! Dokument podpisany mi zrobili. Dobra, zaraz zobaczymy, bo jest pilne. Dobra, idę. Macie go tam w tunelach? Tak. Dobra, przebieram się w takim razie. I uświadomcie, no, zaraz go uświadomię. Dobra, i znowu jest otwarte! To się samo otwiera!
dwa zamknięte. Proszę pana, ja przecież podpisałem ten cały dokument i tak nie mogę nic zrobić, no. Jest jak jest. Zrobimy czat, będziemy fair, bo nie ma aktora. W24, na opisie masz ciało teraz dopiero, bo wcześniej nie wiedziałem, że tu będziemy. Wierzysz w Boga? Dobra, sytuacja jest taka, panie Bartolomeo. Zobaczył pan miejsce, którego pan nie mógł zobaczyć. Zobaczył pan rzeczy, których nie mógł pan zobaczyć. Niestety, przykro mi, ale będzie pan musiał za to odpowiedzieć. I NDA tutaj ja nie pomaga. Niczego nie widziałem, proszę pana, niczego nie widziałem. To, że pan widzi to miejsce, w którym jesteśmy, sprawia. Ale nie interesuje mnie to miejsce, proszę pana, ja nie wiem, co ja tutaj robię. Chciałem tylko sprawdzić, czy kable są całe i zdrowe. Możesz wybrać dla siebie karę. Huta, Mund Chiliad, Caio Perico. Albo ale Laborant. O co chodzi? Jaka huta, jaki Mund Chiliad? Lubię kury, proszę pana, lubię kury, ale nie róbcie mi krzywdy, zawieźcie mnie do szpitala. Laborant. Nikomu nic nie powiem. Bierz go do pojazdu. Nikomu nic nie powiem, no mówię przecież. Rozumiem, że twojego. Jedziemy na hutę. Trzeba się go pozbyć. Proszę mnie nie... A, boli mnie, proszę mnie nie krzywdzić. Kolego, ty jeszcze nie wiesz, co się doliłeś. A zaraz będziesz wiedział. Możemy jechać. No, zajebiście, dzięki, Speedo. Jechać bluntsów! Jezu, lotnisko przejechało. Lotnisko przejeżdżało. A karbonary nie ma. Jezu, karbonara, to by teraz takie ciarki miał na rękach. Jezu, ale bojowa grupa. Ja czuję. Panie, nie musisz w tą stronę, no. Panie... Kolego, wybrałeś sobie ten los. Ale ja tylko chciałem sprawdzić kable. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Wiem. Bartolomeo, ja ci powiem jak jest. Ale ekipa z nami jedzie, ty. Bartolomeo, ja ci powiem jak jest. No dobrze, będziecie tu zrobić ten kompo, no proszę. Nie? Wiem, poczekaj. No jak jest? Mamy ekipę to... Jezu, zajął nas 35! Musimy uciekać! Kolejny dzień uciekli przed burgerami! Spam! Jezu, jak się pięknie żyje w tym mieście. Bartolomeo, teraz musimy działać razem! Kto tam był? Spierdzi! Oddział lotniska! Musimy spalać! O kurwa! Chyba uderzyliśmy! Ała! Trochę tak, trochę tak! Dobra, jest git, jest git! Dobra, dobra! Zbiórka! Zbiórka! Chodźcie na kanały burzowe, kanały burzowe! Kanały burzowe przed za komendą! No nie! Spokojnie, kolego, spokojnie. Twitter? TikTok? Czy ty jesteś z kartelu, człowieku? Na robocie no, jesteśmy. Zamknięte. Szpana! O, zaraz sobie porozmawiamy, skąd takie skarby. Bartolomeo Solar Panel. Okej. Bartolomeo Solar Panel. Dobra, będę panu musiał. Wkładam go do pojazdu. Zabrałem mu GPS-a. Elektrycy tu mogą przyjechać. Bo słuchaj, moi koledzy to... groźni ludzie. Naprawdę nerwowi. Nie mam mi krzywdy, bo cię znajdą. Znajdą cię, moi koledzy. To słuchaj, Bartolomeo, zaraz sobie porozmawiamy. Wprowadźcie go. O, to miejsce jest fajne. Ja bym kury pochował w takim razie. Pochowajcie kury, tak, tak. Dobrze, Bartolomeo, posłuchaj mnie teraz. Jak myślisz, kto się sprzedał? To, że wszedłeś tam, gdzie nie powinieneś? To, że zobaczyłeś to, czego nie powinieneś? Czy to, że elektrycy cię sprzedali? Mów, kim jesteś. Twoi koledzy z pracy cię sprzedali. Jestem Melo, Solar Panel, proszę pana. Niczego nie widziałem tam na dole. Widziałem tylko jakieś tunele. Okej. Fajnie. Okej. Dam ci jeszcze jedną szansę. Nie chcę kłopotów. Dam ci jeszcze jedną szansę, żebyś powiedział, z kim jesteś i dla kogo pracujesz. Elektrycy powiedzieli, kim jesteś, ale chcę, żebyś ty powiedział to. Współpracuj, a być może przeżyjesz. Wyciągaj laborant piłę. Sieciu. Łapata, pata, pata, pata. Oj, nasz kolega jest niebezpieczny, jak się rozgrzeje. Co teraz, Bartolomeo? Uspokójcie się, nie trzeba mi robić krzywdy. Wszystko wam powiem. Zadawajcie pytania na wszystkie odpowiedzi. Kim jesteś? Nie róbcie mi krzywdy. I dla kogo pracujesz?
Posłuchaj, wysłał mnie do was jakiś człowiek z urzędu. Mówił, że zlecenie z Departamentu Policji, że podobno jakiś Montana był i prosił, żeby odwiedzić i dać sprawozdanie. Czyli Montana. Jakie sprawozdanie? Gregory, to robisz dla Gregorego? Nie, nie! Że robisz dla nikogo. Urząd mnie wysłał do was, urząd. A to czemu mówisz, że Gregory chciał coś od ciebie? Tak mówili, że on zabrał jakieś pytania w urzędzie. Urząd nasłał jego. Urząd działa dla Gregorego, co? Nie wiem, może. Odpalaj ja piłę, laborant. Nie, najpierw połamie palce. Zostaw. Do it. Nie rób. Pracujesz. Wyrwij zęby. Pracuje się dla nas, nie dla psów. Była sobie świnka mała. Posłuchaj mi, Bartolomeo. Jeżeli pracujesz dla Montany, to wybrałeś k***a źle. Jeżeli pracujesz dla urzędu, wybrałeś jeszcze gorzej. Mogę pracować dla was, mogę wam go wystawić. Nie wiem, cokolwiek, nie zabijajcie mnie. Aż mam ciarki. Co jesteś w stanie nam zaoferować? Łamania. Była sobie świnka mała. Łam drugi. K***a jedna się nazywała. Wbijajcie k***o. No proszę. Nie obiecuję. Nagle zmężniał. Bartolomeo. Masz przy***ane, rozumiesz? Wydostanę się stąd za chwilę, a później masz przy***ane. Wiem, co zrobiłeś, rozumiesz? Are you sure about that? Sprawdź, czy ta broda jest prawdziwa. O, widzę, że nawet nie muszę mówić. Bardzo dobrze, Dia. No proszę. Były sobie kuski 3. Były sobie kuski 3 i GMTKJ. I ch... nie musi się rymować, bo ja tutaj mam broń, teraz a ty leżysz. I tak dobrze wyszło. Tak to jak się kobietom daje pistolet. Tak to jest właśnie. Fa. Strzelaj więcej, Heidi. Dzięki za to, że mnie usłyszą. O, Gregory. Ja p***dolę, no teraz nas usłyszą, no! Ona ogarnęła to po 2 minutach, kiedy już przed momentem zerwano mi brodę. Szybki zapłon, Heidi. Ja kurwa nie domyślam. Naprawdę całkiem dobrze. Dobra, sytuacja jest taka. Gregory, a byłem już w stanie temu elektrykowi darować życie. Niemniej jednak, no co my mamy z tobą zrobić, powiedzmy? Co my mamy z tobą zrobić? Niemniej jednak, Gregory, po co Grzegorz węszysz tam, gdzie nie trzeba? Dobrze wiesz, dlaczego to robię. Ja wiem, co z nim można zrobić, jest taka fajna rymowanka. Gregory do wora, wór do jeziora. Wydaje się, że można to zrealizować. Dobrze wiesz, jaka ta sprawa jest ważna i dobrze wiesz, o co w tej sprawie chodzi. Mogłeś mi po prostu oddać to, czego tam szukałem i byłoby wszystko okej. Okay. Co my byśmy zrobili z Gregorem? Ja bym go wykończył raz na zawsze, miał spokój. No nie wiem, jak wy. Sytuacja jest ciężka, Gregory. Coś inaczej. Ponieważ nie ma z tej opcji, nie ma z tej sytuacji łatwego wyjścia. Mógłbym ci, Gregory, powiedzieć, no i co? Znowu leżysz, przechytrzyliśmy cię. Niemniej jednak wszyscy się zgodzą w tym pomieszczeniu, że widział za dużo. Niczego nie widziałem przecież. Ale w zasadzie to tak. Moglibyśmy ci obciąć ale wszyscy dobrze wiemy, że i tak go nie użyłaś. Że nie mamy pensety. Bardzo dobrze, laborant. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobry tekst, bardzo dobry. Ale problem jest taki, że ty i tak... Oj! Zróbmy z niego na spokój. Uuu! Pod te krzaczki. On go nie zabija, musi się z kim spotykać na dachu. No przecież, no co ty, pomyślałeś kiedyś o tym? Dia? Czasy się zmieniły. Teraz mam nowego. Teraz się zmienił, daj spokój. To Shatora. No Gregory, słuchaj, sytuacja jest następująca. Z racji, że jesteś policjantem i twoim obowiązkiem jest reportowanie tego, co się stało, no to można powiedzieć, że zerwałeś NDA, które sam podpisałeś. Oj, sytuacja jest taka, Gregory. Dzisiaj to NDA podpisał Bartolomeo, nie ja. Ale widzisz, sytuacja jest taka, że ja mam tu f***cie. Tak dla mnie mógł to podpisać Święty Mikołaj. Sprawdźcie, czy nie ma żadnej helki ani czego tam gdzieś nad nami, bo no były tutaj strzały. Nie możemy tutaj tego zrobić, ponieważ były strzały i łuski mogłyby doprowadzić do Heidi, jakby tutaj było ciało, no to wszystko się... Nie możemy tutaj tego zrobić, to na pewno, ale najpierw się upewnijmy, że nie jesteśmy śledzeni ani nic takiego.
Wszystko okej? Okay? Nie rób mi krzywdę, rozumiesz, Diał, uspokój się. Ja się nie zrobię krzywdy, ja cię rozumiesz to. Ale co wtedy z krakersem, widzowie? Trzeba myśleć przyszłościowo. On jest zawsze podpisany, jak mówi o ciachaniu. Dobra, realnie, widzowie, no nie będziemy go zapraszać, fajna akcja. Ale zwodujemy go. Trzeba go zwodować, no sytuacja tego wymaga. A widzę, że czat jest głodny krwi. No to chyba go możemy zabrać w takim razie, nie ma problemu, no, chyba nie jestem nudziarzem, nie? Chyba nie jestem p***ą. Słuchajcie, zrobimy tak, podstawcie w samochody pod ten hangar, bo one gdzieś, odstawili się gdzieś, tak? No, ale zrzucone niby. Dobra, bo musimy wyjść po prostu szybko, bo teraz jesteśmy ukryci, ale zaraz nie będziemy, musimy zrobić szybko, sprawnie i pojedziemy na... wiecie, gdzie pojedziemy? Na molo. Krakers, szef Polski. Na molo, tam gdzie jest port publiczny. Na latarnię. Na latarnię możemy. Tak, pojedziemy po prostu na latarnię. Dla nowości. Nie, na latarnię. Na latarnię będzie ładnie. Chodźmy na latarnię. Jedźcie po fury, ja tutaj z nim poczekam. Labo też, my się zajmiemy ciałem. Weźcie fury, już wszystkie ten. Tam od razu końcowy jadę na końcu. Git. Ja bym z Labo, więc też poczekam, nie? Oj, Gregory. Co robimy, panowie, z nim? On co, kurwa, go zakopał i tyle, no nie byłoby problemu. No, chyba, że dalej coś do niego czujesz, to nie sprawa. A skąd w ogóle taka jakaś, kurwa, dygresja? Ja nie wiem, co z nim zrobimy, a nie, kurwa. Bo zacząłeś się jąkać teraz, wiesz? Taka dygresja. Sprawdzałem się. Bo nie wiedziałem, co to znaczy dygresja i dywersyfikacja. Ewron wiadro. Samochody gotowe? Dobra, bierz go, Labo. No, gdzieś ktoś w jednym aucie. Najlepiej nie chciało będzie... A czy bez kitu? Moja fura zniknęła. Twoje prosto w prawo i w prawo. Dobra, wpakuj się, biega do fury. Co robimy? Ratujemy, dobijamy. Ty serio chcesz mnie zajebać, czy cię pojebało? Nic nie widziałem, rozumiesz? Grzegorz. No, nic nie widziałem. Widziałeś za Słuchaj, dużo. Mogłeś po prostu mi oddać to pierdolone ciało. Mhm. I byłoby wszystko okej. Okay. Przecież oboje wiemy, że ty nic nikomu nie zrobiłeś. Nadal możemy to naprawić, jeżeli oddasz mi to ciało, ja udam, że tego nie ukrywałeś i będzie git. Czyli co, byłby układ, daję ci ciało, udajesz, że nie było tego ciała w willi, ja ci tego ciała nie dałem, taki układ. Tak. No! Słuchaj, powiesz jedno słowo. Ja dole kurwa RNG życia! Małą informację. Kilka pozostałych ludzi, którzy byli ze mną, to również policjanci. Wyruszyliście ich. Oni wszystko wiedzą. Kto może być za to odpowiedzialny? Będziecie pierwsi. Co to k***a za taksówka? Rozumiesz? Nie p***l, że ma to k***a klienta, bo to jest przecież legalna praca. Ja p***l, jakiś taksówkarz ma zlecenie na latarni p***lonej. Muszę chwilę poczekać. No nie no, że to jest jakieś RNG życia normalnie. Tu radiowóz, tu k***a, chłopce, pieszę kasę. Oddasz mi ciało i będziemy kwita. Chcę po prostu to pierdolone ciało. Żeby dowieść temu, co się wydarzyło tak naprawdę. Nie mogę. Dobra, my jeszcze być taki głupi zawsze uparty. Mówi Bartolomeo, który nie wie, jak mogłeś nie przygotować na pytanie k***a ładowania iPhone'a. Wiadomo, że tylko takie bym zadał. Mówi chłop, który udaje straż pożarną i wszystkie inne możliwe rzeczy, żeby zarobić kilka tysięcy dolarów. Oszukując mnie. Wiesz, jakie było ostatnie... życzenie Kujczaka, żeby z szefa policji. Wiesz, kim ty jesteś, Gregory? Obie odpowiedzi łudząco... No, jedna z tych odpowiedzi jest dobra. Poddajemy teraz do głosowania trzy ustawy. Pierwszą ustawą jest... Przepraszam, dwie ustawy. Pierwszą ustawą jest to, że pokazujemy dominację, oddajemy go albo po prostu go zostawiamy i mamy jebane. Druga opcja jest taka, że go bo widział za dużo. Oczywiście mówimy tutaj o tym, że był w piwnicy, do której nikt nie ma wstępu, nawet inne grupy przestępcze. Kto jest za dobiciem szczura, prosiłbym o podniesienie rąk do góry. Laborant? Też bym cię prosił o głosowanie tutaj, na razie. Dobra, i tak już nie ma już... No nie, no ja najpierw... Przegłosowane. Przegłosowane, dziękuję. Więc mój głos tak się nie liczy, więc zachowam go dla siebie. Nie, potem będzie przez 3 tygodnie ja nie wydałem głosu. Ja się będzie tak jak nie? Jak nie jest i wiecie co powie? Jak będziemy mieli przypał za k***, to on powie, no ja k***a
Mówiłem, żeby go nie... Mówiłem, żeby go nie zajebać. Mówiłem, żeby go nie zajebać. O, ale za drugą opcją, bo teraz kto głosuje za drugą opcją? Okej, okay, nikt, kto się wstrzymał? Się wstrzymuje. Nie! No nie, no ja mam konflikt interesów. Dobra, postanowione. Możesz mi po prostu wydać to pierdolone ciało i będziesz czysty, słyszysz? Grzegorz, były takie momenty w twoim życiu, w których przegiąłeś. Gregory, myślisz, że zasługujesz na tak realnie, powiedz mi. Nie mówię za tą akcję, mówię ogólnie. Twoje się w życiu przeskrobało, nie? A czy tak. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze kiedyś zapukam do twojej. Grzegorz, wyobrażam sobie, jak nasza przygoda się skończy. Nasza przygoda może się skończyć na tym, że wpierdolę ci kulkę w głowę. Ale powiedzmy sobie szczerze, i ty i ja zasługujemy na lepszą śmierć niż jakiś k***wa woda. Jednakże nie mogę pozwolić na to, żebyś pamiętał ani cokolwiek, co się dzisiaj wydarzyło. Więc pływaj z rybkami. Może odnajdą cię jacyś rybacy. No czad! Nie będziemy go wbijać. Wracamy na bazę, przenosimy ciało Nicole. Ty, o***ałem, czekaj. Ej, technicznie rzecz biorąc, Nicole nie zatrzymał. Bierzemy jego ciało, przecież w inne miejsce trzeba zwodować. Strzały tu były. Ja jestem genialny. Tak, zwodujemy go gdzie indziej, zwodujemy go gdzie indziej. Wiecie, to jest dom obok, nie? Więc mógłby ktoś do niej. Nie no, k***wsko mi się spodobała wizja egzekucji publicznej. Salwa ekipowa? Jaka salwa ekipowa? Jak to nie przenieśliśmy się, żeby strzałów nie było? Salwa ekipowa, słyszysz k***a, nie? Czy ja pierdolę? A po co by tu w inne miejsce k***a poszliśmy? Mogliśmy salwę tam zabrać. No i tak prosto. Chodźmy, musimy przedyskutować, gdzie ciało przenieść. Nudzias, czat, nie zaszczyt, nie inaczej. Nie wyczyn kogoś po prostu odpalić. Wyczyn kogoś oczywiście klimatycznie odpalić. Nie no, widzowie, powiedzmy sobie szczerze. Jakbym zdał grzecha, to jedyne co by zostało na serwerze, to zadalanki 6x6 na TDK-ach. Ze strapsowymi ekipami, ja p***ole, nawet mnie nie straszcie. Kurwa, resztki roleplayu tu są jakieś. Człowieku. Jebie grzecha i jadę na ustawkę. Na TDK. Co go k***a nie da! Chciałem was ominąć, to nie, bo lawo, lewa, prawa, ten lewa, prawa, oni przynajmniej przeżyją, jak nie jesteśmy razem. No to wy wyj***. Skąd tam k***a Helka? Patrolowała od momentu strzału na k***ku? Dobrze, tego nie wiem, co ale mogę żyć w błogiej nieświadomości. Karma za niezbicie go, nie no, niektórzy to mają, widzowie, mózg orzeszka. Chłop robi sobie jakąś akcję z elektrykiem, mają ból postać za. Dobra, trzeba przegadać, co robimy z ciałem. Najpierw bo teraz, dlaczego mówię, że coś musimy zrobić no z ciałem? Przepraszam cię, tylko to powiem. Słuchaj, bo ja... elektrycy widzieli, gdzie on właził. I teraz nagle jak elektrycy okazali się policjantami i oni wiedzą, no to oni k***a mogą to wykorzystać, że tam coś musi być. Dlatego Gregory zniknął. To ja mam pomysł. Jedziemy do krematorium, kremujemy go, bierzemy proch, lecimy helikopterem, rozsypujemy na ale całe miasto. Ale jakiego k***a kremujemy go, jak jego nie ma? Mówimy o teraz tej. Dobra, ja myślę, że my przekminiamy co do ciało jest w wodzie, what do you mean? Ej, wiecie co by było, wiesz, było takie giga cruel i chłodne? Zabetonować ją w piwnicy komendy. I powiedzieć im po miesiącu, że ona cały czas była na komendzie. Oglądaliście Gwiezdne Wojny? Zaraz przyjdę, poczekaj. Tam z Hanna Solo całego w takim prostokącie zalali cementem czy czymś. Tylko wiecie, jaki jest problem? Ona ma podobno GPS. Ja nie wiem, czy ja bym nie zrobił no, tak, że wziął jakiegoś medyka. Ale to bardzo dobrze, no, no. O to chodzi. Posłuchaj, ten GPS bardzo dobrze, bo jeśli GPS będzie pokazywał, że jest na komendzie, to będą myśleli, że mają zamarcie i będą próbowali to restartować. Ale to trzeba ten, przecież to GPS ma kartel, a nie policjantka. Hmm. Nie policjant. Ale to można ją wsadzić do tej tuby MR-a i to powinien ten GPS. Mam jeśli kartel pomysł, ma GPS-a, to tym bardziej kartel nie będzie komendy szturmowej. Dawaj pier, dawaj pier. Słuchajcie, zaraz zbliżają się święta. Spadaj, daj mi Grzegorzowi pod choinkę w prezencie. Grzegorz nie żyje. Nie będzie GPS. Halo, halo. Ale to weź ciało Montany. Mówiłem, że spotkamy się dużo wcześniej niż się spodziewasz. Co ty, że spotkamy się dużo wcześniej niż się spodziewasz. Dobra, muszę urodzić w szoku, bo przecież za to, że nie chciałeś ze mną współpracować, doigrasz się, Erwin. To jest twój koniec. Dzisiaj miał być jakiś wielki koniec. Wyglądało na to, że będzie to mój koniec, ale karty się k***o odwróciły. Się widzimy. Do zobaczenia, Erwin. Terminator k***o.
Przeżył. Brat do mnie dzwoni z jakiejś losowej simki, albo to było nagranie. Dobra, albo mamy... Dobra, albo teraz jest pytanie. Albo mamy Kreta w ekipie, który poinformował, gdzie jest ciało i jego po prostu wyłowili i odratowali. Gdzie jest laborant? Laborant. Dia, obiecaj na paluszka. Na paluszkę obiecaj, że to nie ty. Dia się pokazał pierwszy raz i nagle ktoś uratował Grzeszka. Można tyle. Mamy Kreta w ekipie. A ja nie jestem Kretem. I nie jest to Dia. Kto? O. Zostawię to dla siebie. No, zaczyna się. Uwaga, mam powiadomienie. Wiem coś, ale nie powiem. Jakoś go znaleźli, tylko nie wiem jak. No ja nie wysłałem nic. Nawet przekminiłem opcję, że po strzałach trzeba go gdzieś odwieźć. Ej, dobra, ale przekminiłem teraz. Pamiętacie, jak krzyczałem na dole, jak było najpierw ta łódka, później krzyczałem, że słychać Helkę? Może Helka gdzieś tam była. To ty mówiłeś, że słychać Helkę? Ej, było nie słychać Helkę. Ale cała autostrada tam była ustawiona. Dobra, zróbmy tak, słuchajcie. Ja przewniosę te z**ki, Jezu, do lodówki na razie do swojego mieszkania. Ja. Dobra, spoko, bo na razie nie mamy nic lepszego. Ja też mogę. Na razie nie mamy nic lepszego. I teraz. Zgarnijmy, ilu nas jest, w razie czego na obronę. Czterech. No i czterech, jak nas tutaj siedmiu stoi. Jesteś pany Speedo? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, czterech nas jest. No to spoko, ale pozostała czwórka do duchy, tak? Czego się napinasz jak plandeka? Bo mówisz czterech! Przekonany. Czterech no nas nie jest. Powiem, kto umiesz liczyć? Z pół metra umiesz liczyć? Trafiłem! Dobra, ty jesteś nie do. Helka była, ona go po prostu wzięła, jak odjechaliśmy. Dobra, ja powiem ci brudną tajemnicę. No, co? Nie bałem go. Aha. A mówiłem. Ktoś inny, teraz jest ktoś inny, z kimś innym chodzę na dach. Dobra, ale nie. Dobra, ja ci. No, teraz sobie f***cie wszyscy. Chodziło o to, że. Na Eklipsie już nie mam czat, zabrali mi. A też często się odzywa? Chodziło mi o to, że jest fajna wizja jebania Grzecha, no ale nie k***a do wody. I teraz, ja chciałem, żebyś po prostu nie pamiętał tego. Wodowanko, wyłowią go jacyś, wiesz, rybacy, kurwa, w 10 godzinach. I on sobie po prostu nie będzie pamiętał, co się wydarzyło, no nie? Zrzucasz a się k***a ciało, garson, a ciało! No to k***a szywca do krena, a, no tak, ciało. To ciało, co my robimy no, teraz? Ciało bierzemy! Gdzie ja jadę? A weźmie do tego, żebyście w ogóle ciało? Dobrze jeździsz teraz? Wait, what's poppin', my dzień man. Dobry. What's poppin'? Panie Erwinie, pan poszukiwany? Nie. Prawda. Nie ma co sprawdzać. A pan nie jest zajęty jakąś robotą? Nie. Panie Erwinie? Don't worry, man! Zaraz się zrobię. Się. Stary, dobrze, że ciała nie wzięliście. Ty masz jednak łeb. Nie wiem, k***a, no co to? Weź dzwoń dobrze. Do naszych, bo radio mi się rozładowało. Ja p***dolę, Nelson losowy. Hej, mamy taki malutki tyci problem, a mianowicie Nelson nas goni. Halo, zaraz go zgubię. Tyci mamy problem, Nelson nas goni. Bierzemy go dopiero na VMAXa, próbuję go wziąć, na razie wychodzi, ale no może zaraz okazać się... Jak się zastanowisz, czy Helki jest sabotażystą? Mamy Helkę jeszcze. Nie mamy. No mamy, leci z nami Helka. Ona ląduje na Mission Row. Nie no, nie gadaj, że mamy. No, no. Mamy Helkę, co my zrobiliśmy dzisiaj? No, tylko remontane prawie, że. Nie, dobra, za czym Helkę mamy? Za czym jest Helka? Jak, bo Helkę jeszcze mamy w gratisie. Jakie kamsy? No ale jak kamsy? Policja goni. No, czarne, ty, no ja nie wiem, co mam zrobić. Gratisie. Na willę dawaj, ja powiedziałem, że na willę jedziemy. Willa jako dzika. Dobra, za co jestem poszukiwany? No to zatrzymaj się, zapytałeś się, za co jesteś poszukiwany. Niech ktoś inny wywiezie ciało. Nie, nie, bo wtedy dojedzie. No to nigdy nie działa, ja p***ole. Nie mam czasu ich umowy na siedzenie. Ale wpadam zostawić super. Mów, dzwoń. Nie próbuj nic robić, chłopaku, ręce do góry. Nie próbuj nic robić, chłopaku, ręce do góry. K***a, nie było jakiegoś kodu białego na miasto? No i k***a, nie mam radia, nie mam baterii. Baterie są k***a tak ciężkie. Dobra, biegnę już bez skoków, bez skoków, bez skoków. Ręce podnieś do góry. Podnieś ręce do góry. Człowieku. Coś mi położę. Aaaa! K***a! Człowieku, zatrzymaj się. Laser będzie za to. Nie, no za co? Za dotknięcie? Najstarszy szpital, wow. Ręce do góry podnieść. Dachowaliśmy!
Najstarszy szpital, najstarszy szpital. Musisz mnie ktoś podebrać, no. Najstarszy szpital. O k***a. Can you give me just a chance? Let's go out and dance. We can win and win and move. I can watch you move. Skoczę! Podaj się. No za co k***a ten taser? Ała, grzecznie wszystko. Aha, i ja jestem zakuty. Dobra, Kornik, naprawisz ten serwer rozp***lony. Haki nie działają. Tu naciskam dwójkę. Zostałeś zakuty. Nieźle. Dobra, RDM-uję wszystkich, mamy. Tak to przynajmniej na szpitalu był. Zatrzymujemy się. Teraz to już... Dobra, odpalam bojówę. Jestem przecież obok. Dobra, to tu czy tam? Tam, lewo, tu. Wjechał. Mogę panu. Jasne, mam nogi, dzięki. Tewek. No, pewnie stary, wyjdź. Lecimy! Bo to tak teraz! To z delayem działa. Helka k***a na losowy pościg. O, trzeba RDM-ować, widzowie. Tutaj trzeba RDM-ować. Dobra. Pod pachę k***a. Dawajcie, dawajcie, w stronę stacji benzynowej przy doju. Co ty mówisz? Naprawdę? No daj, trzeba, widzowie, pyrrajalkę zrobić. Trzeba ich jakoś dojść, tylko... No teraz jak ja mam to zrobić? Nie mogę teraz tego zrobić. Przedcie mnie, bo ja mam zatrzymanego w Markedzie, żebyście nie... Czemu nie załcie? Ała, ała. Cisza, cisza tam, nie krzycz. Będę krzyczał, bo jesteśmy w Ameryce i jest prawo głosu. Ja mogę teraz mówić wszystko. Nie ma problemu. Mówię, mówię, mówię. Piąta poprawka. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Gdzie jesteś? Jesteś na Szerwinku. Wiesz, do kogo ciebie idziemy? Nie wiem. Do twojej pięknej żonki. Żony! Okej. Okay. A raczej mężusia. O, kolego. Tak zwany hubby. Mówił, że będzie zemsta, to nie żyje. Ała. Strzelili. No nie, no to losowy Nelson jakiś, patrolik. Może tu ten Eurosaurus? Ała. Euro spod komendą od gwiazdy, będę sobie radę. Na szczęście już jesteśmy w Kubo, idzie. O k***a, na parkingu jakby mnie ktoś uratował. Pod komendą, do nas. No on do nas, bo wiedział, że tu jest. I jesteśmy w bazie. Chodź go zobaczyć, żeby się nie wykrywił. Sprawdza stan. Ciężko ranny. Gdzie dostał w to ciało? Szyja. Gdzie są rany? No, słuchajcie, wezwijcie mi tu prędko IMS. Potrzebuję tutaj lekarza, który wszędzie zacznie opatrywać. A jest lekarz. Lekarz, szybko, chodź tutaj. Zajmij się nim prędko. To priorytetowe. Słyszysz? Zajmij się daj, nim. No daj. Postrzał w szyję, ciężko ranny, postrzał w plecy. Ładnie rękawiczkę, założę sobie tu oksymetr. I tak z nim... Ja go na razie tak tam zostawię. I tak z nim wszystkim nasz szpital. Lecę. Gregory. Wyjebany. Gregory, tylko szybko. Puls wraca nieudany. No to 3 razy ICK. Jednostkę? No to mamy 3 razy ICK. Potrzebuję karetki. Jak najpilniej na parking Dolny Mission Row. Nieudane razy 2. Dobra, damy sobie jeszcze 0,5 mg adrenaliny. Tutaj ładnie. Hej. Razy 2. Puls wraca nieudany, razy 3. Papa. Najpierw udane na Grzegorza, razy 3 na śmierć. Teraz na mnie 3 razy, że nieudane. Gregory zaraz k***a podjedzie, że już musi ją wpuścić. Od dzisiaj z Gregorem jesteśmy hardcore postaciami. To puścić ktoś, przebramy. To już dla Beki było. Ja jestem stóp definitywnie. Wjeżdżajcie, wjeżdżajcie. Dla memu dałbym razy 5. Defibrylacja udana. Dobra, ładuj. Wow. Tak. Puls ledwo wyczuwalny. Dobra, założę kaniulę. Czad, nie będę
na parkingu, w szpitalu jeszcze mogę. Czad, jak nie wróci mi puls, to ja tu będę leżał. On powiedział tak, no na szpital możemy, jak puls wróci. To co, już do śmieciarki bym tu poszedł w tym parkingu? Dobra, no on może jechać w karetce, niech idzie w karetce za wieźniarką. Bieram ja, Montana i Nicole. Zostaje Albert Speedo i Heidi Bunny. Zakrząt staje się ekipą wyścigową i robią tylko wyścigi. Na serwerze zapanował bunt, wszyscy się RDMują, ekipy po 50 osób jeżdżą. Pastor biera na parkingu policyjnym po jednym z meczy. Witam, ten zabieg będzie skomplikowany i zajmie około 5 godzin OOC. Mam nadzieję, że każdy ma czas. Staram się wszystkich do wieżarki doprowadzić i przekonwojować. Wizowie, rozpoczynamy przedłużany. Każda złotówka to godzina. O kolor wrócił, wizowie. Zawgrywaliśmy monitor. Potrzebuję drugi rozwiarek, między innymi... Pierwsza osoba! Noszę! Na prywatną. No, na razie już kończymy, także... Śpiączka, jak utrata pamięci. Ty, utrata pamięci! Grzegorz mi wyszedł na willa i mówię tak, ja nie pamiętam, jak się chyba wchodziło. To zaraz ogarnę. Ty, ale mogę udawać, że nie pamiętam. To co, role się trochę odwróciły, co? I odpowiesz za swojego kolegę. Skoro już od tylu dni bronisz go całym sobą. Może po prostu to tu i teraz zakończymy, co? Strzelę najpierw. Nie da się grać, nie da się grać w grę, nie da się grać w grę. Nigdy nie chciałem tego zrobić, ale zmuszasz mnie z minuty na minutę. Z dnia na dzień. Nie da się grać w tą grę. Wiem, że na pewno teraz walczysz ze swoimi myślami i próbujesz się obudzić. Nie uda ci się to, jesteś za słaby, rozumiesz? Gregory Montana, ten, na którego tyle razy polowałeś. Nie da się grać w grę. Dopadł cię. Nie da się grać w grę. Nie da się po prostu grać w grę. Szkoda. To jeszcze nie ten moment. Najpierw skończę cię w sądzie, a później sam o tym zadecydujesz. Nie zniszczę sobie życia przez ciebie. Nicole Grego nie chce. Cieszę, że się obudziłeś, Erwin. O k***wa, siema. Co tam? Siema. Wiesz, Erwin, jesteś aresztowany. Pamiętasz, co się stało? Pamiętasz, co dzisiaj zrobiłeś? O. Pamiętam. Pamiętasz. Cieszę się, Edwin. Chciałem jechać na komendę, wiesz? Tam będziesz aresztowany. A jutro pojedziemy do tej twojej pseudo-willi, gdzie wymienimy cię za ciało Nicole. A później was wszystkich złapiemy. Będzie to niezbywalny dowód. Ile mi grozi dowód. Za Pacyfika? Za co ci ile grozi? Za Pacyfika, ty k***a. Nie za Pacyfika, Erwin. Nie za Pacyfika. Jesteś w tym momencie oskarżony za współudział w morderstwie Nicole Montany oraz za ukrywanie jej ciała. Co tym idzie za utrudnienie śledztwa. Nicole Montana to policjantka, znajdził się na komendzie, k***a. Czy ty naprawdę cofnąłeś się z pamięcią o kilka miesięcy? Czy cię popierdził, Erwin? Tak się składa, że wraz ze swoim z***anym kolegą... Ale masz hełm. Carbonar... O, Nicole. Tak się składa, że ze swoim z***anym kolegą Carbonarą z***ujesz mi córkę, rozumiesz? Spokojnie, odpoczywaj, będzie wszystko okej. Okay. Pojedziesz z nami na komendę, pomożemy ci... A David uciekł? Sobie. David ma was w kilku miesięcy, jak coś, Erwin. Ale spokojnie, nie stresuj się, będzie wszystko dobrze. O nie, dobrze. Ja powiedział ci... k***a, że posiadanie dziewczyny nic nie zmieni. No, a jednak. Dobra, słuchajcie, Erwin się wybudził, dawajcie tutaj do nas już za chwilę. Najważniejsze, że kuj z łupem uciekł. Że kto uciekł? No kuj z Vasquezem. Ja pier... Powiedz, że ty żartujesz i udajesz to wszystko. Dobra, Erwin, zrobimy tak. Tak, tak, no nie udało się. Udawana amnezja to jest hit. Kuj jest free, jest naprawdę zajebiście, nie? Let's ogólnie jedziemy go. Na komendę, dostaniesz mały wyrok. Jesteście p***olonymi warlordami. Let's go! Let's go! Dobrze, na że komendę... Vasquez przeżył, bo on jutro jedzie jakąś trasę 300 km, ale już pojutrze będzie. To ważne, żebyśmy tylko jutro konwoju nie mieli, bo jutro go wyjątkowo Dobra. Nie będzie. Spoko, spoko. Dasz radę wstać? Vasquez na pewno przyjedzie, spokojnie. O! Pewnie. Dobra. Pewnie, ała, my tu tak jeszcze na chwilkę z informacją do pana Erwina. Grzegorz, wydaje mi się, że pierwsza warstwa chyba papa już po tym Pacyfiku, co? Zabierzecie mi zakon? Ty żyjesz jeszcze pierwszą warstwą? Tam, że tam jesteś pastorem i w ogóle? No przecież... O, no co? No to ja mu się cofło gdzieś tak z ale to, 2,5 roku. Słuchaj, jak to się... nie... A, proszę cię, to co ja robię prywatnie, a to co na zakonie robimy... Także będziemy jechać z nim, nie? Tak, tak, było świetnie, naprawdę. Pacyfik już dajemy, jak najbardziej. Siano ma jakby co kujczak. Na 8 kwadratów, hak. Mówił, że podziału nie będzie, jak coś, Erwin, niestety. Zapraszam do więźniarki. A bardzo dziękuję, otworzy mi pana nie znam chyba. Erwin Knuckles Pastor, zakon błędnej ciszy razem z Dio i Sanem.
No jest z nami też David i Kuj. Uuu, jaka ekipa, ty. Dobra, Kody jest Karbo. Ja będę jechać więźniarką trzeciego razem tutaj z naszym. Wszystko co powiesz może i będziesz do przyszłego w sądzie. Bardzo dbał do adwokata. Jeżeli takowego nie posiadasz, zostanie on czuć się przydzielony z urzędu. Myślę, jaki będzie dyspozycyjny. Dodatkowo masz powód telefonu, 3 minutki. Sama przystała na rzeczach, na ludzie. Żyjesz tam, Erwin, z tyłu? Żyję, po prostu mam cię w... Ja bym chciał adwokata Kuja. Dobrze, wezmiemy oczywiście. Co jest? Ale myszy drogowane! Ja p***ole! To się zmieniło po 19, no. Nowe jest myszy drog. Noś mnie, psie j***ny. Panowie widzą, tak, tak. To wasz szef. Ja p***ole. Boli bardziej, nieźle, niezły hit. No i w tym momencie żyje. Żyje jednak, masz szczęście. Dobra robota, panowie i panie. Świetnie się spisaliście. Miał być wjazd na willę, jednak skończyło się inaczej. Myślę, że co się odlecze, to nie uciecze, nie? Jutro postaramy się wymienić tego z***a i postarać się zdobyć to ciało, no nie? Gryzę butelkę. Zabrał mi ser! Dobra, plecami do mnie będzie zwrócony. Zapraszam, chcę telefon. Masz, nie zabrałem ci, możesz zadzwonić do adwokata. Dzwonię super, do kucaka, pewnie. Dobra, dzwonię do Kuja. David od Kuj. Ty, usunęli mi numer do Kuja, ale David od Kuj jest. Nie odbiera. Jak to? Carbonara? Nie odbiera. Jak to? Laborant? Może Heidi odbierze. Jak to? Okay. San? Ja nawet do Sana numeru nie mam. Halo? Siema, Heidi! Cześć. Kuj zabezpieczył łup? Ja zabezpieczyłam łup. Ty zabezpieczyłaś łup. Okej, okay. To dobra robota. Ja będę siedział. Zalał tu jakiś coś tam, willa, coś tam. I mi się już na łeb siadło, czajesz, rozumiesz to? Łeb im na siadło. Będą nam nasz magazyn, to oni mówią, że to jest willa jakaś, na willę, k***a. Nic nie dziwi, jak mieszkają, k***a, na Mission Row, nie? Ale jak oddali Mission Row w ogóle. Dobra, słuchaj. Upus, fleki już nie ma na bazie. Okej, okay, my Pacyfika robiliśmy. A, to z Pacyfika nie masz na bazie. Okej. Okay. Głęboko pod ziemią. No dobra, rozumiem. Słuchaj, oni coś p***ą, że jutro coś tam ten. Co ty mówiłeś, Grzechu? Jutro wymiana ciała na willi. Oni są p***nięci. Ty, oni mówią, że Luciana chcesz, coś tam chcą. A żebyśmy to zrobili? Mamy oddać w razie czego ciało za ciebie? Nie wiem, o czym mówisz. Halo? Halo, gdzie ty jesteś? Dobra. Na celi. Mam 5 poddanych FPK-ów na komendzie, poczekaj chwilę. Graj na czas, mam 5 poddanych. Cześć, Erwin. Twoja cela jest aktualnie, poza tym, że zakluczona kluczem, dodatkowo jest owinięta łańcuchem. Te drzwi z tą ścianką owinięte są łańcuchem. Kto by się spodziewał? Stalkuję, co się dzieje. Pyrypyryp, doznał flesza. I już jest rip. Ale jest tak zwany dedeg. Widzowie, it's time to say au sevon. Au sevon. Vapier, au sevon. Przewierć kłódkę od celi, jak masz wiertarkę. I mam wiertarkę. No way, to nawet 4. Ty, mam strój zaperski. No, jak coś niestety nie udało mu się ciebie odbić, dostał flesza i został przygotowany z komendy. Je najprawdopodobniej. No, okej. Okay. Widzimy się jutro, nie? Pewnie. Pewnie. No, dobranoc.